Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Zapraszamy! Rozpływająca się w ustach, pachnąca aromatycznymi ziołami na pysznym pomidorowym cieście. Jedno z najpopularniejszych dań na świecie – pizza. Dziś będziemy mówić o pizzy włoskiej, a ze mną jest pan Sergiusz Urbaniak. Witam serdecznie, panie Sergiuszu. Witam serdecznie. Pan Sergiusz jest założycielem restauracji Tutti Santi, jedynej w swoim rodzaju, ponieważ pod patronatem mistrza Włoch. Tak. Nasza pizzeria to jest jedyna, nasza sieć pizzerii to jedyna sieć w Polsce pod patronatem mistrza Włoch i wicemistrza świata, pana Valerio Vale, który jest współzałożycielem tej sieci, dba o jakość, dba o technologię przygotowania oryginalnej, prawdziwej włoskiej pizzy. Myślę, że pysznej, ale także przede wszystkim lekkostrawnej, dlatego że to, co będziemy chcieli dzisiaj państwu także opowiedzieć, mówiąc o pizzy, to udowodnić, że pizza może być również lekkostrawna. No tak, to najważniejsze, bo wam się kojarzy tak olbrzymia pizza z cieknącym serem, a to niekoniecznie tak jest. Zobaczcie po Włoszech i po Włoszkach, jak pięknie wyglądają. Tutaj dbamy głównie o zdrowie i myślę, że dzisiaj dowiecie się, jak taką włoską pizzę zrobić w domu bez specjalnych rzeczy typu właśnie piec opalany drewnem. I być może pan Sergiusz zdradzi nam kilka tajemnic przyrządzania włoskiej pizzy. To co? Przygotujemy dzisiaj dla państwa dwie pizze. Jedna z nich to jest pizza, którą szykowaliśmy na Mistrzostwa Świata do Rzymu. Będziemy chcieli także pokazać, jak taką pizzę można przygotować w domu. Zapraszamy do Tutti Santi. Santi, czyli wszyscy święci. Panie Sergiuszu, skąd taka nazwa? Czy przez to, że ten smak jest taki niebiański? Chcieliśmy nadać jakiś taki piękniejszy wymiar także temu przedsięwzięciu. Święci to osoby, które mają wspaniałe życiorysy. Jak ktoś czyta i studiuje jakby ich historię życia, to widać, że są to osoby, które poświęcały swoje życie dla innych, często rezygnowały ze swoich interesów. Tak, święty Franciszek tak, był gotowy rzucić wszystko i pójść głosić Ewangelię. Więc to są naprawdę wspaniałe osoby. Chcieliśmy mieć takie osoby jako patronów. Stąd wszyscy święci. Stąd się wzięło. Rozumiem. Proszę nam powiedzieć, panie Sergiuszu, kiedy pojawiła się pierwsza restauracja? Jak wygląda historia Tutti Santi? Pierwsza restauracja niecałe 2 lata temu powstała, natomiast sam projekt rodził się dużo wcześniej. To jest projekt polsko-włoski, zrodzony z miłości do Włoch oczywiście i pasji, bo oczywiście jest to, tak jak pani wcześniej wspomniała, na pewno duże wyzwanie i poświęcenie i praca, często ciężka. Natomiast gdzieś u podstaw tego była pasja. Ale pasja dzisiaj nie wystarczy, żeby zrobić coś dobrego. Trzeba działać bardzo profesjonalnie. I tak jest również w przypadku pizzy, tak? My wszyscy myślimy, że pizza to coś bardzo prostego, że trochę drożdży, trochę mąki, trochę wody i no, to niekoniecznie zrobimy tak ciasto jest, i już jest pizza, tak? Oczywiście tak też można, tylko że ta prawdziwa włoska pizza, żeby była pyszna, ale żeby jeszcze była lekkostrawna, bo to jest jakby naszym atutem w naszych pizzeriach, musi być przygotowana w odpowiedniej technologii. My tą technologię pozyskaliśmy, zapraszając do współpracy mistrza Włoch i wicemistrza świata, pana Valerio Vale, którym jest naszym patronem. Jest osobą, która wdraża całą technologię, który szkoli cały personel, a także później dba o jakość. Także tak wygląda jakby podstawa tego naszego projektu, jaką są dzisiejsze restauracje Tutti Santi.
A jeżeli chodzi o samą pizzę włoską, bo tak w mniemaniu Polaków większość, no wiadomo, że podróżujemy, tak, kosztujemy różnych smaków, ale wielu z nas sądzi, że jednak ta pizza musi mieć to ciasto takie konkretne, grubsze i tym samym ciężkostrawne. Gdzieś tam to przygotowanie w domach nie do końca jest tak świadome, bo jednak pewne rzeczy są dosyć ważne, takie jak kwestia mąki chociażby, która myślę, że jest tutaj najważniejszą rzeczą, żeby to ciasto jednak było tak odpowiednio chrupkie i właśnie takie lekkostrawne. Tak, dokładnie tak. No, ja się często spotykam z opiniami wielu ludzi, wielu Polaków, którzy mówią, no zjedliby pizzę, bo jest fajna w smaku generalnie, tylko że później jest jakoś tak ciężko po tej pizzy. No właśnie, jest taka zapychająca. Po tej pizzy. I właśnie o to chodzi. Co zrobić, żeby ta pizza była pyszna i lekkostrawna? Niektórzy myślą, że to dlatego, że grubsze ciasto. Niekoniecznie. Niekoniecznie w tym tkwi jakby tajemnica lekkostrawności, dlatego że we Włoszech także są pizze, które są robione na grubszym cieście. Czyli to nie jest tak, że włoska pizza jest tylko cienka? Oczywiście. Tak? Znaczy, ta klasyczna, pizza klasyczna, to jest pizza 32 cm na bardzo cieniutkim cieście, ale często można we Włoszech w jakichś tam wąskich uliczkach gdzieś na boku od głównych szlaków turystycznych zobaczyć bardzo małe pizzeryjki, w których nawet nie ma stolików. Pizza jest sprzedawana na kawałki, robiona jest na blasze, tak zwana pizza la taglia. I ta pizza jest na grubszym cieście robiona. I wcale nie jest ciężkostrawna. Tajemnica tkwi w czymś innym. Oczywiście w wysokiej jakości składnikach, ale później jest jeszcze proces dojrzewania. Nasza pizza, robiona według technologii mistrza Wo Valerio Valle, dojrzewa w odpowiednich warunkach, tak? Żeby to ciasto było właśnie lekkostrawne, musi być zachowana odpowiednie proporcje oliwy, soli, wody, drożdży i tak dalej. Odpowiednia temperatura, a więc przy produkcji, przy tworzeniu ciasta sprawdzamy, jaka jest temperatura wody, powietrza i na koniec, jaka jest temperatura ciasta. I jeszcze liczy się czas, bo ile ma to ciasto dojrzewać, żeby było odpowiednie? Znowu, to zależy od mąki. Czym więcej białka w mące, tym dłuższy czas dojrzewania, żeby ta pizza była lekkostrawna. Chodzi o to, żeby wszystkie związki złożone rozłożyły się na proste. Dzięki temu po odpowiednim czasie dojrzewania, przy zachowaniu odpowiedniej receptury, nie ma prawa po tej pizzy czuć, człowiek nie ma prawa czuć takiego ciężkiego żołądku. Tak? Tą pizzę można zjeść ze smakiem. Po 2-3 godzinach, najeść się oczywiście, po 2-3 godzinach mieć już ochotę na kolejne. Sięgnąć kolejną. No tak, i to jest dobry pomysł, tak? Bo to jest ten klucz do tego, żeby jednak tą kolejną pizzę zamówić. Słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak już za chwileczkę Wam zaprezentować, jak można taką pizzę przygotować, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna ważna rzecz. Mówimy tutaj o cieście, o mące, która jest bardzo ważna, ale oczywiście ważne są produkty, których używamy i tutaj za chwileczkę zobaczycie, jak pyszne są włoskie produkty, jakie to są, jaki ser, jakie dodatki i jaki sos. Wracając do historii włoskiej pizzy, była ona znana już 500 lat przed naszą erą, gdzie chociażby w Grecji zajadano się placuszkami z czosnkiem i z oliwą z oliwek. Ale to w Neapolu, w XVII wieku, gdzie do Europy sprowadzono pomidory, pojawiła się pizza z sosem pomidorowym i to właśnie Neapol jest uznawany za kolebkę włoskiej pizzy, a najbardziej znaną z nich i też tą najprostszą jest Margherita. Margherita nazwana na cześć królowej Włoch Małgorzaty i jeżeli chodzi o jej składniki, czyli mozzarella, bazylię i właśnie sos pomidorowy, trzy kolory, które symbolizują flagę Włoch. Ale jeżeli chodzi o produkty, tutaj już wrócimy do Pana Sergiusza. Panie Sergiuszu, czego używamy przy włoskiej pizzy? Co jest tą podstawą? Co jest najważniejsze? I czy jeżeli jest taki produkt, który jest no nie na każdą kieszeń, czy możemy go czymś zastąpić? Myślę, że najlepsze pizzy są te najprostsze. Każdy mistrz pizzy przede wszystkim próbuje margheritę. Dlatego, że tam się nie da nic ukryć. Na takiej pizzy można zobaczyć kunsz mistrza, tak? Bo później można poprzykrywać to różnymi składnikami. Jeśli ktoś potrafi zrobić pyszną margheritę, potrafi zrobić każdą inną pizzę. Jeśli chodzi o składniki, oczywiście podstawą jest mąka. My używamy mąki z włoskiego młyna Cinque Stagioni w
w naszej ocenie, ale także wielu mistrzów włoskich, jest to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza mąka na świecie do pizzy. To jest specjalnie mąka przygotowana do wyrobienia pizzy. Charakteryzuje się odpowiednią zawartością białka, odpowiednią hydroskopijnością i jeszcze kilkoma innymi czynnikami, które później, biorąc pod uwagę nasze receptury, pozwalają nam stworzyć takie ciasto, które chcemy, żeby było idealne. Teraz co moglibyśmy położyć na pizzę? Właśnie, co dalej? Mamy mąkę, mamy ciasto, już jest wyrobione. Podstawą jest oczywiście sos pomidorowy, chociaż we Włoszech są także tak zwane pizzy bianki, także u nas czyli dostępne. Białe, czyli pizzę tak bez sosu pomidorowego, wtedy można robić sos na przykład na bazie śmietany i sera, albo samego sera, albo robić focaccię, wypiekać z oliwą i tylko dodawać różne składniki. Ale załóżmy, że podstawą jest sos pomidorowy. My używamy pomidorów Pelati, one są oczywiście włoskich pomidorów Pelati, mają zupełnie inny smak, są takie bardziej słodkawe, nie mają takiej kwaskowości. Szynka, najlepsza parmańska oczywiście, prosciutto di Parma, długo dojrzewająca szynka, tworzona tylko w Parmie. Praktycznie to, żeby stworzyć tą szynkę, potrzeba tylko sól i czas. Żadnych konserwantów, żadnych dodatków. Ona poprzez ten proces dojrzewania nabiera wyjątkowego smaku. Nie mylić też z innymi szynkami, bo często można w sklepach znaleźć szynki, które wyglądają podobnie, też są długo dojrzewające, ale jeśli nie ma napisane tam Parma i nie ma korony, stempla to już jest troszeczkę inna szynka. Parmeńska jest wyjątkowa. Bardzo ciekawą wędliną o wyjątkowym charakterystycznym smaku jest bryzaola. To są najlepiej wyselekcjonowane udźce wołowe, które też dojrzewają przez kilka czy kilkanaście miesięcy w takiej zalewie w winie i ziołach. Mają później taki wyjątkowy kolor, no i niesamowity smak. Zachęcam do próbowania, oczywiście też bardzo, bardzo cieniutko krojona. Pancetta, czyli boczek. Też długo dojrzewają. Generalnie we Włoszech wszystko długo dojrzewa i w ten sposób jakby nabiera smaku. Salami. Salami Milano chyba takie najbardziej znane. We Włoszech też często rozróżnia się, jak się wchodzi do pizzerii, to czy salami picante, czy salami dolce. Dolce, nie wiem dlaczego mówią dolce, słodkie, ono nie jest za bardzo słodkie, po prostu nie jest pikantne, tak? Jest bardziej łagodne w smaku, tak? Salami pikantne, bardzo fajne, bardzo wyraziste w smaku i to co ciekawe to, że ta pikantność na pizzach naszych nie wynika z tego, że my dodajemy tam jakiś przypraw. To salami jest po prostu robione z papryczkami, tak? Ta ostra papryka, która jest tam w tym salami zawarta, nadaje taki charakterystyczny, bardzo ostry smak. No i oczywiście sery, tak? To w ogóle bogactwo serów. Podstawą na pizzy jest mozzarella. My zachęcamy do tego, żeby używać mozzarelli di bufala. To jest mozzarella, która jest tylko robiona w jednym regionie Włoch, w Kampanii, z mleka czarnych bawolic. Charakteryzuje się wyższą zawartość tłuszczu i dzięki temu później na tej pizzy się wspaniale ciągnie i ma też wyjątkowy, bardzo wyraźny i wyrafinowany smak. Sery twarde, które my używamy, to jest oczywiście grana padano, czyli potocznie mówimy w Polsce parmezan. Myślę, że już bardzo dobrze znany. Ale taką ciekawostką, do których ja też zachęcam, żeby próbować, bo fajnie eksperymentować w kuchni i robić różne nowe rzeczy, to jest ser pecorino. My akurat używamy pecorino romano. To jest też ser typu twardego, który możemy ścierać na tarkach, posypywać makarony, posypywać pizzę lub różne inne fajne dania. Tylko, że to jest ser owczy. Tak jak parmezan jest serem z mleka krowiego, pecorino jest serem owczego. Oczywiście oliwy, także włoskie oliwy, które używamy i do ciasta, i do sosu. Inne sery, gorgonzola, także znana już w Polsce. Tak, gorgonzola już mocno popularna. No i cóż, karczochy, jedna z chyba z najpopularniejszych włoskich pizz, capricciosa. Właśnie ma na sobie karczochy. Także zachęcamy do eksperymentowania, do próbowania. Włoska kuchnia jest bogata, ale można też próbować używać polskich produktów, jeżeli Państwo w domu będziecie chcieli stworzyć pizzę. Podstawa to ciasto, sos pomidorowy, najlepiej właśnie z Pelati, a później trochę właśnie kreatywności i nie za dużo tych składników, tak? Aha, czyli bardziej aromaty. Takie...
wydobyć, tak? Natomiast nie nakładać, dlatego że jeżeli też za dużo nałożymy na pizzę, to ona później będzie wodnista, tak? No bo każda wędlina ma w sobie dokładnie, gdzieś tam dużo jest wody, tak? Nie wody zdąży to odparować w procesie pieczenia i te pizze już nie mają takiego fajnego smaku, nie są takie chrupkie, jak powinny być. I ta końcówka świeże zioła, tak? Głównie, bo często tak wystarczy sproszkowane, gdzieś tam z torebki używamy, rozetrzemy w palcach i z głowy, a tutaj jednak na ten absolutnie koniec... Absolutnie świeże. Właśnie. Najcudowniejsze, no, cieszą wyglądem, zapach świeżej bazylii jest nieporównywalny do niczego innego, także jeśli zioła, to tylko świeże, zachęcamy do tego. Myślę, że przejdziemy teraz już do przygotowania prawdziwej włoskiej zapraszamy pizzy. Ja już jestem przygotowana do robienia pizzy i jest ze mną specjalista, pan Adam Kaczmarek. Witam serdecznie, witam panie serdecznie. Adamie. Pan Adam jest uczestnikiem Mistrzostw Świata w robieniu pizzy. W ubiegłym roku brał pan udział. Jak poszło? Całkiem nieźle nam poszło na mistrzostwach, także no nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego rezultatu osiągnąć, jeśli chodzi o mistrzostwa. Na 200 startujących naprawdę żeśmy bardzo ciekawe miejsca zajęli, 4., 11. miejsce. Panie Adamie, od jak dawna zaczęła się przygoda pana z pizzą? Znaczy moja przygoda z pizzą, z prawdziwą pizzą włoską, jeśli można tak powiedzieć, zaczęła się 2 lata temu w pizzerii właśnie Tutti Santi, gdzie osobiście byłem szkolony przez mistrza Włoch Valerio Valle, który osobiście do Polski przyleciał na szkolenie nas włoskiej, oryginalnej włoskiej pizzy. Dzisiaj będziemy robić pizzę klasyczną Margherita Dop z mozzarelli di bufala. Będziemy robili sobie pizzę Santa Rita z szyneczką parmeńską na bazie oliwy czosnkowej i pizzę Santa Clara na bazie kremu balsamicznego truflowego. Całą tajemnicą jest we włoskiej pizzy jest specjalna podsypka do pizzy, do kręcenia, rozkręcania w ogóle pizzy. Ona troszeczkę ma inną strukturę mielenia, musi być pizza z poślizgiem. Jeśli się kręci pizzę, musi być taki poślizg idealny, żeby ona się idealnie, fajnie rozkręcała i, co jest najważniejsze, nie powinna się też przyklejać do ciasta. No i od czego zaczynamy? Na pewno trzeba zacząć podstawę zrobić w pizzy rand. To jest od czego zaczynamy w ogóle pizzę rozkręcanie. No i typowo na pewno tylko ręcznie rozkręcamy pizzę oryginalnie, tak jak się powinno. Żadnych wałków nie używamy. Wałków, niestety wałki psują całą strukturę ciasta w środku i po prostu z tego ciasta nic nam nie wyjdzie. Nie wyrośnie tak, jak powinno wyrosnąć, ono musi być delikatne, puszyste. Czyli trzeba mieć dryk w palcach. Trzeba mieć tak, dryk w palcach. No ja zademonstruję po prostu rozkręcenie takiej pizzy. Zaczynamy rozkręcać na bokach. Na bokach, tak żeby utworzyć. No ma ten charakterystycznie taki, zgromadzone, lekko zgromadzone tak, ciasto taki, po taki rancik utworzyć. Następnie krótkimi ruchami. No trzeba mieć niezłą wprawę. Nie trzeba dużo. Ciasto jest praktycznie przezroczyste. Kolejną rzeczą jest kolejną sos. Rzeczą kładziemy sos. Cała tajemnica w rozkręcaniu sosu. Zaczynamy od środka. I do brzegów. I do brzegów, nie za blisko, żeby ten rand po prostu był widoczny, tak? Mozzarella, saltimbocca, puttanesca, bressaola. Taormina, valdaotta, pizzeria, capricciosa. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia. Pizzę Santa Rita zrobimy. A na czym polega różnica właśnie? Santa Rita tutaj nie smarował pan nie jest smarowana, tak. To jest pizza bianka. Biała pizza biała bez sosu pizza pomidorowego, tak. Tutaj bazą jest oliwa czosnkowa. Czyli mamy oliwę z oliwek, tak, czosnek. Oliwa z oliwek. I jeszcze widzę, że czosnek. Ten kolor zielony to zawdzięcza przyprawy. Tak, bazylii. Tylko. Świeża bazylia oczywiście, jak najbardziej świeża bazylia. Nie stosować suszonej bazylii po prostu, bo tak, nie będzie tego aromatu, nie będzie tego dokładnie po prostu musi koloru. Być, tak? Musi być świeża, wtedy będzie też zdrowiej na pewno. I do tego dokładamy takie pomidorki pokrojone w kosteczkę. Mhm.
Pan Adam, słuchajcie, zrobi to naprawdę bardzo szybko, tak? Ja nie mogłam się uporać z serem. Z I to już by było wszystko. No i teraz następnym etapem jest włożenie... Włożenie do pieca. Ja się do pieca nie zbliżam, pizzy ponieważ on jest w bardzo wysokiej temperaturze. Ile mamy tutaj? Prawie 320 stopni Celsjusza. 316 stopni. 316, mhm. Także to każda temperatura... Wiadomo, że im częściej się te pizze odpieka, tam to troszkę też się będzie wahać, jasne, wiadomo, nie? Oczywiście. Viva, viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia, che mi va, viva, viva, viva. I wędrują do pieca na jak długo, panie Adamie? W granicach 3 minutek wypiek pizzy taki trwa. W zależności też, jaki stopień wypieczenia klient sobie życzy. Wychodzi nam trzecia i ostatnia pizza. Mozzarella się pięknie roztopiła. No teraz co? Byśmy może pokroili pizzę? Ja mam naprawdę? Oczywiście. Jest pan pewien, bo blondynka plus coś ostrego nie, no, to nie jest. Nie, nie, proszę, proszę sobie spróbować. Śmiało przycisnąć. Dobrze. Mocno. Talerze nam raczej... Jedziemy. O, ale pięknie chrupnęło. Talerze nam raczej nie pękną. Nie pękną, talerze nie pękną. Gorzej z moją siłą, no tutaj już do... Tłuczył troszeczkę. Nie dojechałam, nie wiem, czy nie mam tyle sił, ale zobaczymy. Co robimy dalej? Teraz tak, no ja tutaj proponuję sobie wziąć świeżą bazylię, którą mamy. Mhm. Może sobie pani ładnie tutaj Dobra. Na tej pizzy to tutaj już te układać. Listki. I tutaj dodaliśmy jeszcze szynkę. Szyneczkę parmeńską, tak, mhm. Tą, którąśmy też wcześniej prezentowali. I czy ona jeszcze wraca w tym momencie do pieca? Nie, nie, nie. Tu już produkty idą po prostu po upieczeniu, kładzione są na świeżo. I jeszcze Oczywiście. Mamy pomidorki I teraz mamy koktajlowe. Pomidorki koktajlowe. Może tu sobie pani na tej pizzy porozkładać. Dobra. Trochę tych pomidorków. I teraz tak, na tą pizzę... I jeszcze dodatkowo mozzarella. Dodamy mozzarella burrata. No wygląda coraz bardziej apetycznie. No i całość polewamy kremem balsamicznym truflowym. I tu jeszcze sobie... Też oliwą. Skrócimy. Oliwą czosnkową troszeczkę. Panie Adamie, bardzo dziękuję za szybką lekcję. Było mi bardzo miło z panem gotować. Dziękuję również. Jeszcze do pana wrócimy, jeżeli chodzi o tę umiejętność. Zostawiam sobie niespodziankę dla naszych widzów na koniec. Słuchajcie, to co najlepsze w tej pracy, zwłaszcza w takich momentach jak teraz, gdzie mamy przepyszne jedzenie, degustacje. Pizze, które przygotowaliśmy, zwłaszcza te dwie, Santa Rita i Santa Clara, to są pizze, można powiedzieć, bardziej takie wyrafinowane. W szczególny sposób chyba trafiają w gusta pań, bo mają trochę jakby rodzaj sałatki na sobie. Część składników jest robiona dopiero po wypieczeniu, jak Państwo zaczęli, kiedy Adam przygotowywał te pizze. Trochę inaczej niż tradycyjne pizze, gdzie wszystko się zapieka. Tak? Tutaj jakby aromat szynki parmeńskiej, każdy z tych elementów, zioło, no jest właśnie tak skomponowane, tak przygotowane, że układamy po wypieczeniu. Ale mamy w ofercie bardzo dużo takich pizz tradycyjnych, włoskich.
Byliśmy polską, pierwszą polską reprezentacją na Mistrzostwa Świata. Byliśmy tam szerokim składem pod okiem naszego mistrza Valerio, który nas jakby wprowadzał, kierował, dawał wskazówki. Przygotowaliśmy różne pizze, własne przepisy. Pojechaliśmy też i chcieliśmy promować trochę polską kulturę i polską kuchnię. Dlatego, że uważamy, że mamy tak bogatą kuchnię, że warto jest również pokazywać, że pizzę oczywiście można zrobić się z ciekawych polskich składników. Tutaj właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ta niespodzianka, którą naszą polską kulturę we Włoszech zadbał pan Sergiusz, przygotowując w swoim przepisie pizzę. Tak, ja między innymi przygotowałem pizzę z oscypkiem. Opowiadałem jurorom o tym, jak tu Baca i Juhasi na halach przygotowują te nasze wspaniałe sery. Kolega, który zajął z naszej reprezentacji Tutti Santi, który zajął 4. miejsce, zaszalał totalnie, dlatego że przygotował pizzę na bazie musu jabłkowego z mozzarellą di bufala, z pieprzem cayenne, tak, na słodko, i na koniec wykończył to babciną konfiturą z jagód. No i jurorzy byli zaskoczeni i przyznali tej kompozycji 4. miejsce. Owoce możemy dzisiaj obserwować w naszych pizzeriach, tak? Przepisy, które stosujemy, to są przede wszystkim przepisy Valeria Valle, które on komponował, ale już niektóre pizze, na przykład pizza Santa Rita, była tworzona przez nasz zespół, właśnie między innymi przygotowując się i eksperymentując do Mistrza Świata. Ten smak udało się uzyskać na tyle wyjątkowy, że zdecydowaliśmy się, że wprowadzimy ją również do naszego menu. I tak Państwo widzieli, jest to pizza bianka, tak zwana, bez sosu pomidorowego, rodzaj wypieczonej focacci tak naprawdę, na którą dopiero nakładamy świeże składniki. Brzmi bardzo apetycznie. Próbujmy, bo tak długo rozmawiamy. Życzymy smacznego tego. Trzeba zacząć już próbować. Zapraszamy. I tym apetycznym akcentem bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś więcej na temat historii włoskiej pizzy i zaraziliście się pasją kulinarną i przygotujecie coś w domu. Bardzo dziękuję Panie Sergiuszu za lekcję i za te pyszności, które dla nas dzisiaj przygotowaliście. Na pewno Was nieraz odwiedzę. Dziękuję serdecznie. Zachęcam naszych widzów do tego, żeby w domu eksperymentować z kuchnią włoską i z włoską pizzą. Mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się trochę przekazać tej wiedzy, a w wolnych chwilach zapraszamy do Tutti Santi. Arrivederci. Arrivederci. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi, Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Zapraszamy!